Okej. Dzień dobry, cześć, siemaneczko, z tej strony Wilku, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z LEGO Marvel Super Heroes. To jest odcinek, który jednocześnie jest graniem, gameplayem na live'ie, także będziecie tutaj mogli obserwować czat, który będzie, mam nadzieję, mi podpowiadał, będzie mnie wspierał w dalszej wędrówce w tej grze. W poprzednim odcinku, naprawdę w poprzednim filmiku, który też oczywiście był robiony w ramach live'a, mieliśmy małe wprowadzenie chyba do tej misji, którą teraz będziemy robili. Wydaje mi się, że tego filmiku już widzieć zaraz nie będziemy. W tym wprowadzeniu było powiedziane to wszystko, co będziemy mieli zrobić w tej misji. Było powiedziane, czego ona będzie dotyczyć. I będą w niej uczestniczyć Czarna Wdowa i Hawkey. A może jednak ten filmik będzie? Zobaczmy, zobaczmy. Nie, filmu nie ma. W każdym razie będziemy musieli gonić za zielonym goblinem, który ukradł jakiś kosmiczny klocek. Także to jest ta cała nasza misja. Widzę, że gra nas znowu wrzuca, nie wiem, to jest chyba taka specyfika tego LEGO Marvel, że gra nas wrzuca najpierw do otwartego miasta. Nie biegamy po jakichś zamkniętych lokacjach, nie zbieramy tych klocków na początku w misji, tylko w otwartych lokacjach. A ten odcinek, mam nadzieję, że też ze strony czatu będzie troszeczkę poświęcony rzeczy takim jak oczekiwane gry roku 2016. Jestem mega ciekaw, na jakie gry wy czekacie. Troszeczkę przed rozpoczęciem odcinka o tym gadaliśmy, ale jakoś długo to nie trwało, także czekam. Mówi się Hawkey. Może, możliwe, bardzo możliwe, że tak się mówi. Okej, pierwsza trwana zagadka. X by namierzyć srebrny obiekt. Dobra, spoko. A, czyli on ma jakieś wybuchowe jakieś ładunki przy sobie, zacnie, i ma też łuk. Masakra. No dobra, i co teraz? Aha. Jakie to dobre. To sobie poskakałem teraz. Kup sobie czerwonego Hulka. Mogę właściwie, nie wiem jak to właśnie w tym Marvelu jest, ale strzelam, że jeszcze na tym etapie za dużo to ja tutaj kupić nie mogę. Okej, widzę, że już jest jakaś ścianka wspinaczkowa, po której będziemy musieli skakiwać na górę. Okej. Spoko. Oho, co to jest? No, do tego właśnie mi jest potrzebna ta wdowa. Wybuchowe strzały on ma? Tak mówicie? Wilku, czy posiadasz City Skylines? Tak, posiadam tę grę. Jezu, i my serio musimy nią przejść osobno? No, to jest biedne. Okej. Nie, mega mi się podoba to, że jednak ta gra jest zrobiona z humorkiem, że tutaj jeśli chodzi o to, to całkiem interesująco zostało to wykonane. Co ty tu robisz, chłopie? Co, czemu ty tutaj się znalazłeś? Co my tu będziemy musieli zrobić? Okej. Nie, to nie o to chodziło. Fuck! No nie można się zbliżyć na krok, nie? Dobra, i teraz zagadka. Dwie kulki i armatka. Co my tutaj musimy zrobić? Ha. Czy ja nią po prostu nie mogę przejść tak jak przyszłym Hawkeem? Chyba mogę. Czyli szklone akrobatycznie mogą przeskakiwać między tymi ścianami. Znowu bum bum, mówicie? W sumie to jest mnóstwo do rozwalenia. Więc jakąś śmiesznie strzela z tego łuku. Times Square to jest, okej. Okay. Co ja tu muszę zrobić? Mi to się nie podoba tylko tyle, że twój kolega bot cię nie śledzi. No właśnie to jest masakryczne. Jezu, myślałem, że tutaj nie będzie to radziło. Masakra. To trzeba było zrobić. Dobra, z tego tylko klocki wypadają. Tego już bardziej nie spsuje. Coś mi się wydaje, że na górę, nie? Bo tutaj tak pokazuje niby, że idź prosto, idź przed siebie, ale tak naprawdę chyba po to nam właśnie dali to... Właśnie nie, co to jest dokładnie? To namagnetyzowane, czy cokolwiek z tym jest?
Jezu, my tu musieliśmy, bo przecież tu jest dla tej wdowy. Jezu, jestem naprawdę... Mam bardzo krótką pamięć, nie? Ona tutaj miała to otworzyć, tam zamknąć ten... No, już wszystko już się układa w logiczną historię. To ona pewnie teraz wyłączy właśnie te obwody, które zasilają tam na dole ten prąd, który nas raził. Okej. Voilà, voilà, trudne to nie było. Okej. Nie czytałem sorki tego, co pisaliście, a pewnie były jakieś fajne komentarze odnośnie tego, na jakie gry najbardziej czekacie. Ej, ona się nie zabiła. Niemożliwe. Ja, ale ma dwie spluwy, jak, trochę jak Lara Croft w Tomb Raider. Taką postać może przypominać. Wilku, ja czekam na Wiedźmin, na nowe DLC, tak, do Wiedźmina. Gdzieś mi umknęło to, ale domyślam się, że na to czekasz. Hołki. Okej. Dobra, czas znowu na niego. Kurde, jaki hakier, nie? Ale to, że ja potrafię zapomnieć o czymś, co robiłem przed chwilą, to jest trochę słabe, nie? Ale to jest naprawdę moja cecha kluczowa po prostu ostatnio, że zapominam o wszystkim. Oscorp. Aha. Okej. Czyli poznajemy kolejną umiejętność naszej postaci. Czarna wdowa się umie ukryć. Bardzo sympatycznie. Czyli tak właśnie, dość łatwo wdarliśmy się do Oscorpu. I tutaj chyba rozpocznie się tak naprawdę nasza pierwsza misja tego dnia. Within the Oscorp building's high security perimeter, Norman Osborn's labs undertake secretive research into radical new chemical and genetic technologies. Oho, nie wiem, co ta wiadomość miała mi dać, ale takie luźne wprowadzenie. Co się robi w ogóle w tym Oscorpie? Jest i Spider-Man. Nie, ale jak grałem, to tak nie umiał. Co to ma być? Tutaj nagle to potrafi. Co? Okej. Jest pięknie. Mamy Spidermana, który już wcześniej był dostępny. Znowu wracamy do tej postaci. Było pytanie, czy będzie SimCity, ale pytanie dotyczy tego live'a, czy tak ogółem. Okej. Dobra. Czy to był znowu ten goblin, który był pod koniec poprzedniego poziomu? Bo właśnie nie pamiętam dokładnie, jak tamten typek wyglądał. Ale bardzo myślę, że to był on. Wow, wow, wow. Spider-Man, co ty tu umisz? Jakie rzeczy? Gdzie no? On tak potrafi się przyklejać do tych ścian i dzięki temu wskakiwać wyżej. Jakie to dobre. Masakra. Bardzo fajnie to działa. I znowu wdowa nam potrzebna. Tak, to był ten goblin. To dziękuję za przypomnienie. Dobra, wszystko rozwalamy. To jeszcze nie jest to Lego, w którym całość praktycznie była do zniszczenia, bo z tego co pamiętam, nie grałem w sumie jeszcze w to Lego, ale taki miało być Lego przygoda, no i tak po recenzjach z tego co czytałem, to nie do końca im to wyszło. Ale jednak też warto czasem zadbać o te hajsy. No i dalej, chodź tu wdowo. Czy ona faktycznie jest... Po kim ona jest wdową w sumie, ta czarna wdowa? Czy to tak naprawdę w tym Marvelu było, że ona była wdową? Okej. Czy ja coś tu robię? Nie. To się wszystko samo robi? A nie. Nie. A, o co tu chodzi? Mam powtórzyć jakąś... Kurde, bo to jest jakaś zagadka, tak? Niebieski, okej. To było trudne. Nie, ale brzydko tak wiecie, patrzę, co to jest w ogóle, czego oni do nich chcą, nie? To coś samo mi się robi, a to po prostu pokazywało nam, jaką kombinację mamy tam zastosować. Czy coś tu mogę zrobić? Nie, to jest tylko korytarz jakiś tam. Zobacz, ta agentka starczy. A czym jest w sumie ta tarcza? Wiem, że może to trochę nieprofesjonalnie wychodzi, wiecie, że ja się na tym Marvelu nie znam, ale tak naprawdę to mówię. Zrobiłem te live'y, tak stwierdziłem, kurczę. Wychodzi nowy Marvel, może warto by się zainteresować, może takie, aż takie złe to nie jest, jak mi się zawsze wydawało.
No i robię te live, wiecie, tak trochę na YOLO, tak trochę na spontanie, nie wiedząc co tak naprawdę ta gra może mi oferować, co warto jest uniwersum. No ale widzę, że to jest parę osób takich naprawdę ogarniętych, więc wydaje mi się, że warto nawet o te podstawy spytać. Zawsze będę mądrzejszy na kolejnych live'ach. Pozdrawiam Antka. Dobra. Tutaj się świeci. Czy ja tu jeszcze coś mogę robić? Jakie dobre! Jezu, co on to potrafi? Czego te postacie nie potrafią? Aha, tutaj jest, widzę, dla mnie coś. Okej. Okay. Tarcza to organizacja zajmująca się dbaniem o to, by świat był bezpieczny. Okej. Okay. Dziękuję za informację, która chyba wyczerpuje temat, więc na razie nie muszę wiedzieć. Ej, co ma ten Spider-Man? Czym on strzela? Jakimiś plackami, jak pająk w sumie takimi, nie? Dobra. Czy ty, chłopie, możesz to rozwalić? O! Faktycznie to działa jak wybuchowe strzały. Kiedy trzeba, po prostu robi się z tego wybuchowa strzała, normalnie jest to zwykła strzała. Wilku, czy uda się kiedyś, żebyś na live zagrał w City Skylines? Może się uda, czemu nie? Mogę dzisiaj dodać do ankiety i będzie opcja zagłosowania na to. Chyba nic tutaj już innego nie złożę. Kto tu ma gadać? Czyżby znowu wdowa? A nie, o Jezu, są znowu jakieś, wiecie, hakerskie te. Okej. Okay. Pomarańczowy, czerwony, niebieski. Dobrze. Chyba, żebym znowu zhakował to. Pajęczyna to jest, wilku. A, no w sumie tak, ale taki placek, tak wiesz... Tak się dziwnie przykleja, że już tej pajęczyny nie przypomina. Okej. Okay. Jakim cudem się za nami znalazł? Nie mam pojęcia. Okej. Okay. Dobra. Czas na Spodermana. Okej. Okay. O Jezusie, co to za bombardiery tu są? Okej. Nie no, dzieje się w tym Lego. I co, teraz jakiś bossik będzie? Kto tam spadł? Ten czerwony, kto to był? Tu za typek. Okej, tutaj informacja o tym, że do czegoś nam może się przydać postać taka trochę większa, trochę grubsza jak Hulk. No ale Hulka tutaj niestety z nami nie ma, no niestety, szkoda, bardzo szkoda. O, kilka klocków tutaj jeszcze zbierzemy. Nie będę raczej, tak, mówiłem na poprzednich live'ach, nie będę raczej tego maksował, bo no tutaj na to chyba szkoda czasu na live'ach. Wydaje mi się, że mimo wszystko maksowanie, to trzeba zostawić na później. Był Deadpool, aha, okej. Okay. Nie, wiecie co, to nie jest kwestia, bo Deadpoola akurat poznaję, ale dzięki za informację, bo nie wszystkie postacie akurat znam, ale szczerze mam powiedzieć, że mi tak mignął, że go nie poznałem. Po prostu. Okej. Okay. Co to można... A, po prostu, okej. Okay. Rozwalić, jak? Co drugą rzecz w tej grze? Czy posiadam grę Portal 2? Nie posiadam gry Portal... Chociaż w sumie mogę posiadać, bo znajomy ją ma, więc od niego mogę po prostu to pożyczyć. Dobra, czas na ciebie, Hołki. Hołki. Rymuje się z pachołki, ale on nie jest tym moim pachołkiem wcale. Okej, okay, okej. Lina, po której sobie czmychniemy na górę. Chwila, bo tu mamy... Okej, okay, też coś dla mnie. Było pytanie, widziałem, czy coś jeszcze dzisiaj będzie grane, czy jakaś inna gra również tutaj się znajdzie. Nie, na dzisiaj akurat przewidziałem tylko LEGO Marvel Super Heroes, no chyba, że po 22 jeszcze byśmy chwilę pograli. Okej, okay, gra się dopiero zaczyna. Dobra, warto czytać chyba te... O Jezusie, żeby mnie tutaj nie zabili zaraz. Warto czytać chyba te wszystkie napisy. Jednak jakoś, nie wiem czy dobra, czy nie dobra, ale historyjka zawsze jest przy tych misjach. I ja tak później dziwnie się czuję, wiecie, jak coś się tu dzieje, a ja do końca wiem o co im tutaj chodzi w ogóle. I co, gdzie, kiedy. Dobra, tego się rozwalić nie da. Aha. Co on ze mnie chce? Co oznacza ten znak zapytania? Jeszcze tego nie wiem. Dobra.
spider sense again. What is it? Okay. Nice. Zagraj w Marvel Avengers. Zagram Cezarze i Frediaszku, ale w momencie, kiedy ta gra już wyjdzie. Także za 6 dni powinno już to LEGO Marvel Avengers gdzieś być. Czy na streamie, czy na kanale. Zobaczymy. Jeszcze szczerze mówiąc sam nie myślałem nad tym. To jest swoim ulubionym bohaterem z tej gry, Wilku. Wiesz co? Śmiesznie mi się gra tym... O Jezu, to tak nie działa. O kurde. Rozumiem, że znowu wdowa, tak? I jej umiejętność do chowania się. Tak. Dobra. Jaka ta gra schematyczna. No ale dobrze, dobrze. Okej. Okay. Tutaj odpaliłem. Znowu zmieniamy się na Spidermana albo Hulkiego. Ja nie wiem, po co to zrobiłem. Kurczę, na coś miałem odpowiedzieć. Nieważne, nieważne. Jeszcze raz w razie czego piszcie, jeśli na coś nie odpowiedziałem. A, i wreszcie dostaliśmy się tego zbuja. Wreszcie go mamy. Okej. No, czy jednak nie mamy. Szkoda. Co to miało być? Getting a visitor pass around here is grueling. This stinks. Goblin and the cosmic brick left. Scena trochę jak. Trochę jak ze Star Warsów. Też zgniatarki. Kto oglądał czwartą część, ten wie, o co chodzi. No ale to tak do końca nie chcę gdzieś widzę, tak? Niby podjeżdża, niby się przysuwa, ale nie do końca. Okej. Okay. Pewnie po tym ktoś umie chodzić. A nie, tu mamy do zbudowania coś. Dobra. To był Stan Lee, główny rysownik Marvela. O, dzięki za info. Ten z tym, w tym... Jak to się nazywa? Z tą oponką założoną. Śmiesznie, naprawdę. Jebudup, co to za zielone coś wylazło z tego? Okej, okay, i tu mamy checkpoint. Tu mamy checkpoint, ale chyba jeszcze nie zamierzam tego odcinka kończyć. Prawdę mówiąc, nie włączyłem stopera, więc może on wyjść dość przydługi. Ale już zaraz to naprawię. Także zapiszę sobie i kontynuujemy oczywiście rozgrywkę. Okej. Okay. Venom. Czy Venom, nie wiem jak po angielsku. Pewnie Venom się czyta po angielsku. What? Uderzyłem... Widzieliście gościa? Uderzyłem zanim on w ogóle wyszedł z tej ziemi, nie? Z tej podłogi. To było dobre. Ma się ten refleks, no tak serio to nie. Kurczę, powiem wam, że ja... Nie wiem, to jest jakieś zbucze, nie? Ale ja uwielbiam postacie, które strzelają z łuku. Zawsze po prostu nie wiem, czy skąd to się bierze. W sumie kiedyś chciałem właśnie umieć strzelać z łuku. Kupiłem sobie taki łuk, tylko że to był łuk taki... Może nie zabawkowy, ale raczej nieprofesjonalny, bo kupiłem go w biskupinie, w osadzie w biskupinie. Taki wiecie, drewniany, w zasadzie jakby z gałęzi zrobiony wyglądał. No i tak się zakończyły moje marzenia o kiedyś strzelaniu profesjonalnym z łuku. No, ale wracając do tego łuku i tego, że tak mega się zawsze jaram, że to jest moje zboczenie, to w zasadzie w jaką grę bym nie grał, czy to jest RPG, czy co innego, to praktycznie zawsze biorę tam postać, która strzela z łuku. I nie wiem, to jest, chyba muszę się leczyć z tego już, naprawdę. Mam nadzieję, że to co zrzucam teraz nie było nam do niczego potrzebnych, chyba nie. Daj lajka i subka, dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. To jest swoim ulubionym bohaterem z tej gry. Aha, chyba na to też miałem odpowiedzieć, to przepraszam, to już mówię. Wiesz co? Chyba właśnie Hulki. Chyba Hulki. Mówicie, że Hulka i się czyta... No nie wiem, przepraszam, jeśli będę to kaleczył, przepraszam, jeśli będę źle to czytał. Ale właśnie on albo, o dziwo, pan fantastyczny. Bardzo fajny, fajny gumowy pan. Całkiem przyjemnie się nim grało. Dobra. Co my teraz musimy zrobić? Tutaj widzę, że mam na pewno tor do rozwalenia. Jak ty strzelasz? Ale coś tu jeszcze chyba na dole jest, nie? Czy tam coś jest? Jest, dobra. Nie, bo tak myślałem, się zastanawiałem, czy ta drabina to została tak zrobiona, że wiecie,
No nie, no to takiej postaci chyba nie mamy, czy... Chwila. Jest dziwne, ale sprawdzę to. Może Spider-Man, wiecie, po nocach sobie lubiał pokopać w jakimś... nie do końca czystym czymś. Wydaje mi się, że to może być... No dobra, nie mówmy o takich niesmacznych tematach, dobra, ale w tej zniszczarce to tym razem nie były jakieś tam zwykłe rzeczy. Raczej śmierdzące sprawy tam były, tak mi się wydaje. Nieważne. Okej, znowu Spider-Man. Dobra, chłopie, co ty tu musisz zrobić? Aha, no dobra, znowu to samo. To nadal potrzebny jest Wolverine. Okej. Dzięki za informację. Snoke to nie jest Darth Plagueis, a przynajmniej nie jest to na razie potwierdzone info. No nie, to są domysły i to... Ale ci powiem szczerze, Nikuj, bo teraz oczywiście, jeśli ktoś by nie kojarzył, chodzi o kwestie związane ze Star Warsami. Ci powiem szczerze, że ja jestem skłonny w to uwierzyć, bo faktycznie samo to, że się pojawia ten sam... Co ja zrobiłem? Co tu się dzieje? Że pojawia ten sam motyw muzyczny w tym momencie, no to już jest jakiś trop. Okej. Okay. Co się z tym nim dzieje? On się przykleja do czegoś? Aha, dobra. Co to jest za maź w ogóle? Co oni tu robią? W tym Oskorpie. Dobra, rozwalmy to do końca. Czy ktoś to w ogóle może rozwalić? No może. Okej. Okay. Nie? Ten ma wybuchające beczki. Wybuchające... ładunki. Ej. No dobra, chyba nie potrzebujemy tego, prawda? W ten sposób też sobie damy radę. Oho, ho, ho, ho. Looks just like symbiote goo. Symbiotyczny śluz. Aha, okej, mamy odpowiedź, co to jest. O Jezu! Czy ona do mnie strzeliła, czy mi się wydawało? Tak to wyglądało przez momencik. Dobra. Grałeś albo będziesz grał w GTA 5? Wiesz co, trochę pograłem, kupiłem sobie jakiś czas temu GTA 5. Być może na live też kiedyś się pojawi, ale jeszcze nie miałem czasu, szczerze powiedziawszy. Wiem, że to może się dziwne wydawać, ale nie miałem czasu, żeby je przejść. Wkurzający jest ten śluz, bo jak w niego się wlezie, to później to chwilę trwa, zanim się wyjdzie. Jak to ją zdzieliło przez łeb? Masakra. Chodź tu Spider-Man. Ty jesteś tutaj moją nadzieją, o właśnie. Jesteś szpecem od zdobywania takich rzeczy. W GTA Online też trochę pograłem, ale głównie wyścigi, wiesz, więc mało interesująco. Parę wyścigów sobie pograłem i tu potrzebujemy, okej, jakiejś innej postaci. Pewnie to jakiś czarny charakter będzie, prawda? Wilku daje GTA 5 na live. Jestem dziewczyną i włącz niewidzialność. Okej, dobra, dziękuję. Powiem wam, że mega mnie to cieszy, że... Pewnie jeszcze nie tutaj, ale mega mnie to cieszy, że tyle osób znających się jest na tym czacie. Fajnie, kiedy gra idzie dzięki temu, bo ja nie powiem, w LEGO akurat czasami jestem w stanie, nie wiem, już powiem wam, że nie potrafię tak jak dzieci, czy tam, no niekoniecznie dzieci, no ale jak młodsi ludzie, już uważam się za starego, nie zawsze potrafię tak logicznie myśleć i... Jezu, chciałem złapać to znowu. I po prostu czasem się zwyczajnie gubię w tych poziomach i nie jestem w stanie nic z nich zrobić. Okej, idziemy sobie na górę. Czy my tu wejdziemy tak bez problemu? Mogliby nas tak pozamykać, a my tutaj wejdziemy. Po prostu przechodzimy sobie jak gdyby nigdy nic. Śmiesznie. To jest dla Venoma. Okej. Już tak właśnie mi się wydawało, że chodzi dokładnie o niego, ale nie pamiętam jak się nazywa, więc wolałem nie mówić. Ale przypominał też te takie glutowate, tych glutowatych przeciwników, więc no. Czy ci wszyscy... O Jezu, widzę fioletowy klocek, jak dobrze. Czy ci wszyscy fioletowi to jest... Nie, no Venom to jest po prostu jedna jakaś pewnie postać, tak się domyślam. Nikuj, o fajnie, cieszę się Nikuj, że udało mi się go przeczytać. No, to sobie też rozwalimy. Dobra. Ej, co to zniszczyć? Nie, dobra, rozdrabiam się za bardzo, sorki za to. Wyjdź z tego łajna, panie, drogi.
Co myślisz o wszystkich zwiastunach do filmu Deadpool? Szczerze powiem, że nie widziałem żadnego zwiastunu do filmu Deadpool, więc... No, nie jest tutaj kompetentną osobą, żeby się wypowiadać na ten temat. Okej. Co on miał na myśli, mówiąc, nigdy nie chybiam? Jezu, tyle pieniędzy tutaj porozstawianych. Okej. Mówicie, że potrzebna nam będzie postać kobiety. Znaczy nie kobiety, tylko czarnej wdowy konkretnie, która potrafi być niewidzialna. No brawo, jak ja się zrzuciłem tam pięknie. Dobra, także lecimy nią. Dla silnych postaci, tak, tak, wiem, wiem. Aha, w sensie to... A, już wiem, o co ci chodzi. W sensie to... to tutaj, to nie wiem, co to jest. To coś, przez co prześwituje światło, czy jakaś energia. Okej. Dobra, pięknie. Chodź tu, panie Hołki. Dużo tutaj takiego skakania, trochę Lego Legolas zrobili z tego. Też mnóstwo jakiegoś, wiecie, akrobatyki w powietrzu. Pamiętam, że w Lego, mówię Lego Legolas, bo pamiętam, że w Lego Władca Pierścieni bardzo dużo też było takich momentów, gdzie tym Legolasem czy innym elfem, czy to nie zawsze trzeba było nimi, ale gdzie właśnie nimi się wykonywało tego typu akrobacje, też jakieś przeskoki i tak dalej. Dobra. Mam nadzieję, że tam na dole niczego nie pominąłem? Chyba nie pominąłem, a i tak będę musiał tu pójść w sumie nie nim. Dlaczego ja nim polazłem? To wdowa musi iść. A czy będę grał na kodach? Raczej nie będę grał na kodach. Ja nie lubię bardzo, strasznie nie lubię grania na kodach. Dobra, przepraszam was za to, że polazłem tym okiem. No mówię, ten łuk, nie? Po prostu wiecie, ja lubię łuk, to biegam wszędzie nim. A tutaj oczywiście wdowa była potrzebna. A mógł sokolim okiem tamtą ściankę z błyskiem? Szczerze mówiąc, nie wiem. Dobra, mogę się gdzieś zarąbać. Znowu w to łajno wleźli. Kto oglądał Star Wars 7 i wie, kim są rycerze Ren, niech ktoś odpowie. Ja wiem, kim są rycerze Ren. Sugerujesz, że można strzelać czymś w tę ściankę? Ale coś nie wchodzi. Coś nie działa, no nie będę tutaj siedział całego dnia. Okej. Aha, i właśnie chyba zrobiłem głupotę. Dlaczego ja to zrobiłem? Wilku, ty pacanie jeden. Chyba już teraz mi Spider-Man tam nie wejdzie. Ale tu kody dają na przykład nowe postacie. Aha, no to takie kody, to tak. To takie kody, pewnie z takich kodów pewnie będę korzystał. A, dobra. Mamy Spidermana, mamy wszystko. Nie potrzebuję żadnych mieć podduszków, żadnych wspierających mnie rzeczy. Okej. Okay. Cóż teraz musimy zrobić? Co to nam naprawdę dało? Nie do końca wiem. Okej. Okay. Do góry. Aha, Jezusie, przecież tu jest drabina! Tu jest drabinę zrobiliśmy i możemy wejść wyżej! Brawo ja, brawo ja! Faktycznie! Zamiotwórz się! Pięknie! I na tym, słuchajcie, zakończymy ten odcinek. W kolejnym dokończymy ten poziom. No i to tyle, na razie.